Przygodnych lokatorów nigdy tu nie brakowało, ale długo czekano na prawdziwego gospodarza. Podlane obficie rybim sosem piwnice Pałacu Krzysztofory w Krakowie były rozpaczliwą stajnią augiasza, gdy wziął się za nie Stanisław Balewicz. Historyk sztuki, miłośnik Starego Krakowa, sam wydobył z tych murów ukryte dotychczas piękno. Znalazły tu siedzibę wystawy, występy, teatrzyki i kawiarenka. Piwnica stała się chlubą miasta Krakowa. Pośmiertna ekspozycja prac Marii Jaremy, jedno z czołowych wydarzeń plastycznych bieżącego roku. Twórczość równie cenna i nowatorska, jak trudna i wymagająca objaśnień. Ale pan na Krzysztoforach nie ma czasu dla zwiedzających. Musi bronić swej piwnicy w sądach i urzędach. Wojewódzka Rada Narodowa zażądała od zapaleńca opłaty czynszowej w skromnej kwocie około 300 tysięcy złotych. Taka jest widocznie cena inicjatywy i ofiarności.